Cześć! Od jakiegoś czasu po internecie krąży łańcuszek polegający na stworzeniu listy 10 najważniejszych książek w swoim życiu. Byłam bardzo ciekawa, jak taka lista będzie wyglądała w moim wykonaniu, dlatego postanowiłam ją stworzyć i oto jestem. Zaznaczę jeszcze tylko, że nie jest to lista 10 najlepszych książek, jakie kiedykolwiek przeczytałam, ale takich, które z większych bądź mniejszych powodów krążą gdzieś po mojej głowie i które definiują to, kim jestem teraz. Zapraszam do oglądania. Na pierwszy ogień idzie Alicja w Krainie Czarów i Piotruś Pan, czyli dwie książki, do których mam ogromną słabość. Zawsze marzyłam i zresztą do tej pory marzę o tym, że może uda mi się wpaść do króliczej nory lub zostanę obsypana pyłkiem przez jakąś dobrą wróżkę i dostanę się do Nibelandii. Wiadomo, są to marzenia, a czy mogą się spełnić, to już jest zupełnie inna bajka. Kolejne dwie książki, które po prostu musiały znaleźć się w moim zestawieniu 10 najważniejszych książek w moim życiu, to Mała Księżniczka i Polianna, ponieważ pozwoliły mi uwierzyć w to, że z każdej sytuacji jest jakieś wyjście, że w każdej sytuacji trzeba dostrzegać jakieś plusy, jakieś pozytywne strony i że nie warto się poddawać, choćby się waliło i paliło. Iliada Homera może i jest wyborem zaskakującym, ale w moim zestawieniu musiało się dla niej znaleźć miejsce. Po raz pierwszy czytałam ją w szkole podstawowej, w 4. albo 5. klasie. Oglądałam telewizję i wyświetlano wtedy zwiastun filmu Troja, który wtedy wchodził na ekrany kin. Zwiastun zainteresował mnie tak bardzo, zwiastun, a może raczej Brad Pitt grający Achillesa, że podeszłam do półki z książkami i sięgnęłam po Iliadę. Nie wiem, jak dużo z niej zrozumiałam, ale w każdym razie przeczytałam i pamiętam, że mi się podobała. Kolejna książka to Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej, ponieważ płakałam przy jej czytaniu, a jeżeli ja płaczę przy czytaniu jakiejś książki, to znaczy, że z całą pewnością trzeba zaliczyć ją do grona 10 najważniejszych w moim życiu. Lalka Bolesława Prusa znalazła się tutaj nie dlatego, że ją lubię, bo szczerze mówiąc za nią nie przepadam, ale nie przypominam sobie innej książki, może poza Hamem Elizy Orzeszkowej, przy czytaniu której tak strasznie przeżywałabym to, co działo się na jej kartach. Stanisław Wokulski zawsze był, jest i będzie dla mnie człowiekiem zagadką, człowiekiem, którego w żaden sposób nie będę mogła zrozumieć. Pośród 10 najważniejszych książek w moim życiu nie mogło zabraknąć miejsca dla książki, z której przeczytania jestem najbardziej dumna, czyli dla cyklu W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta. Pamiętam, jak wszyscy mówili, że tej książki nie da się przeczytać, że na pewno mi się to nie uda i chyba to było takim głównym powodem, dla którego się za nią zabrałam, właśnie żeby udowodnić wszystkim, że jest to możliwe. Zajęło mi to trochę czasu, ale nie żałuję i z całą pewnością jestem z tego bardzo dumna. W jednym z moich wcześniejszych filmików, który zatytułowałam 25 faktów o mnie i o mojej domowej biblioteczce, powiedziałam, że moją ulubioną lekturą szkolną jest Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Dzisiaj nadeszła pora na to, żebyście poznali odpowiedź na pytanie dlaczego. Otóż dlatego, że Nad Niemnem pokazało mi, jak ważna w życiu każdego człowieka jest praca i jak dużo można dzięki niej osiągnąć, jak dużo można osiągnąć dzięki wykonywaniu tego, co do nas należy, jak najlepiej. Tak więc myślę, że ta książka z całą pewnością wpłynęła na to, kim jestem teraz. Germinal Emila Zoli przeczytałam jakieś 2 lata temu i aż do tej pory nie mogę się z niego otrząsnąć, tak więc myślę, że jest to wystarczający powód, dla którego ta książka znalazła się tutaj w tym moim zestawieniu. Jeszcze dzisiaj rano zastanawiałam się nad tym, czy Pan Tadeusz powinien znaleźć się na liście 10 najważniejszych książek w moim życiu, ale ostatecznie, jak widać, się znalazł. Zresztą nie bez powodu w mojej biblioteczce mam tak sporych rozmiarów wydanie i nie bez powodu przytaszczyłam je aż tutaj, co niewątpliwie świadczy o mojej sympatii do tej książki. To już by było na tyle. Zachęcam Was do oglądania moich kolejnych filmików i oczywiście jestem bardzo ciekawa, jak wygląda lista najważniejszych książek w Waszym życiu.